przechodzimy do drugiej naszej refleksji, że podstawowym zadaniem naszym jako wychowawców, jako formatorów jest stworzyć atmosferę spokoju i zaufania we wspólnocie, która jest powierzona mojej trosce. Wychowawca, który by tej atmosfery nie stworzył, nie pomoże, a rozmowy osobiste będą niemożliwe. Spokój zakłada wiele czynników. Wspomnijmy tylko o moim słowie. Poziom najbardziej taki wyrazisty, widoczny, jak ja mówię we wspólnocie, jak ja informuję, jak ja milczę także, bo słowo może, wiadomo, bardzo zburzyć spokój i zamknąć ludzi przede mną, podważyć zaufanie, jeżeli jest nieodpowiedzialne, nie w porę i tak dalej. Ale oprócz słowa jest jeszcze język ciała. Czy jestem tego świadoma, świadomy, że ja bardzo dużo treści przekazuję moim ciałem, moją osobą, moim zachowaniem? Można buzię